Hej, z tej strony Piotr Świderski, witam na kanale Analog Online. Będziemy rozmawiać jak zwykle o fotografii i obrazie fotograficznym, a dzisiaj tematem będzie zaufanie. Temat jak z telenoweli brazylijskiej. Zapraszam. Jest około 6 rano, ja jestem w dolinie rzeki Supraśl. Jest już pełne słońce, ale przyszedłem tutaj przespacerować się i przyszedłem też w jeszcze innym celu przetestować jeden ze sprzętów, który ostatnio udało mi się zdobyć. Będzie to kaseta na film. Dzisiaj upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Będziemy rozmawiać o zaufaniu, jeżeli chodzi o ludzi i jeżeli chodzi o zaufanie do zdjęć, do treści na zdjęciach. Do treści na zdjęciach w ujęciu szczególnym, do zdjęć sprzedażowych, co ciekawe. A poza tym ja przetestuję w terenie tę oto kasetę. Jest to kaseta do aparatu fotograficznego, która jest już załadowana filmem. I na początek opowiem, jak ją zdobyłem. Otóż, żeby ją zdobyć, musiałem cofnąć się wiele pokoleń wstecz, wiele tysięcy lat wstecz, nawet może kilka cywilizacji wstecz, bowiem nie zapłaciłem za nią pieniędzmi, nie zapłaciłem za nią blikiem, ani w żaden inny, bardziej nowoczesny sposób. Po prostu wymieniłem się barterowo. Miałem wcześniej podobną kasetę, tyle że typu 6x4,5. Leżała sobie w szufladzie, zupełnie nieużywana, zupełnie u mnie niepotrzebna. Postanowiłem nadać jej drugie życie, dać ją komuś, kto będzie jej potrzebował, a sam w zamian poprosiłem o kasetę 6x6, żebym miał sobie na podmiankę. I tak też mi się to udało zrobić. Dziękuję Damianowi, że zaufał mi. Ja zaufałem jemu. Wysłaliśmy sobie ten sprzęt do paczkomatów w jednym czasie. Mój sprzęt dodatkowo ja przetestowałem jeszcze wcześniej, żeby mieć pewność, że działa. Co możecie zobaczyć tutaj. Zrobiłem kilka niecodziennych portretów. To się nazywa parcie na obiektyw. Proszę bardzo. Parcie na obiektyw. Followersi. Ilu ci przybyło followersów? Czekaj, zaraz zobaczymy. No i pięknie, żeby to tak ludzie pochcieli pozować. Po tym teście byłem pewien, że moja kaseta działa, zdjęcia są nieprześwietlone, kaseta jest szczelna, nie nakłada klatek, przewija dobrze film, także byłem pewien swego, a w tej chwili testuję sobie kasetę, którą otrzymałem. Transakcja, jakiej dokonaliśmy, oparta była na zaufaniu. Sprawdźmy zatem, jaką rolę pełni zaufanie przy... O, ślimaczek. No, wypełznij sobie. Fotografia, zaufanie, sprzedaż. Dlaczego akurat wybrałem taki rejon fotografii, fotografię sprzedażową? Myślę, że sprzedaż, zakupy, pieniądze to jest coś, co wszyscy rozumiemy, w czym wszyscy jesteśmy. Niektórzy nie tylko kupują towary na rynku, niektórzy sami są towarem na rynku. Także myślę, że ten związek jest bardzo, bardzo czytelny. A dlaczego akurat fotografia sprzedażowa jest dzisiaj tak istotna? Kupując coś,
niekoniecznie w tej chwili stajemy twarzą w twarz z inną osobą. Często stajemy twarzą w twarz z monitorem, z jakimś urządzeniem przetwarzającym cyfrowo. I kupujemy, nie widząc nawet tego towaru, a co za tym idzie, zdjęcia i opis niosą za sobą tę prawdę o tym towarze, która nas interesuje. Z tym rzeczy to jest rzeczywiście cała prawda i tylko prawda. Sam pracując jako fotograf, bo miałem bardzo długi epizod w życiu i praca fotografa, jako fotografa fotografującego właśnie przedmioty, fotografującego wnętrza. No, dużo tego było. W każdym razie miałem bardzo dużo, mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie fotografię sprzedażową. Zdjęć, produktów zrobiłem dziesiątki tysięcy. No i powiem szczerze, że nieraz zetknąłem się z taką opinią kupujących, że na przykład kupujący marynarkę pisze w mailu do sklepu: proszę Państwa, ta marynarka wspaniale, doskonale wygląda na zdjęciach, ale ta marynarka, która do mnie dotarła, to jest po prostu jakaś stara radziecka marynarka. Czuć tu duży rozdźwięk między tym, co było sfotografowane, jak było sfotografowane, jak zostało zmodyfikowane, i między towarem, który otrzymał kupujący. Czy winny jest temu fotograf? Dobra, przejdźmy do przykładów. Czy można w ogóle ufać fotografii sprzedażowej? Śmiem twierdzić, że niektóre z produktów pokazywanych na zdjęciach, pokazywanych w sklepach internetowych, na różnych aukcjach, po prostu w rzeczywistości nie istnieją. Istnieją tylko na fotografii. Dlaczego tak twierdzę? Bo fotografie te są tak głęboko modyfikowane, tak mocno jest ingerowana, tak mocno jest ingerowane ludzką ręką w ten obraz fotograficzny, że znikają naturalna charakterystyka tego obrazu. Znikają naturalne odbicia kolorów, bo kolory się w rzeczywistości również mieszają. Usuwamy na przykład z elementów, które powinny być białe, srebrne, odblaski, powiedzmy złota albo żółtego, szmaragdowego. Usuwamy zabarwienie niebieskie, co zupełnie nie jest naturalne. Usuwamy wszystkie rysy. Jeżeli by spojrzeć na zdjęcie na przykład pierścionka tuż po sfotografowaniu, a po obróbce graficznej, to są dwa zupełnie inne przedmioty. Różnią się kompletnie kolorem, różnią się kompletnie kontrastem, czasami kształtem. No, jest to bardzo, bardzo silna modyfikacja. Kolejnym przykładem niech będą zdjęcia wnętrz. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak home staging, gdzie upiększa się mieszkanie jeszcze tuż przed zdjęciem. Wstawia się do niego nowe elementy wystroju. Stare elementy się usuwa. Są też specjalne techniki, jeżeli chodzi o całe to modyfikowanie. Jest to trochę coś z pogranicza socjotechniki, trochę z pogranicza fotografii, tego jak ludzki umysł odbiera fotografię. Jest to modyfikacja optyczna, jeżeli chodzi o zdjęcia. Pokazuje się po prostu tę przestrzeń jako ogromną, modyfikując ją obiektywami ultra szerokimi. Mały pokoik przedstawiony jest jako wielki salon, co może wzbudzać trochę
rozczarowanie u osób, które odwiedzają takie mieszkanie. Jednak czy kupujący mieszkania zrażają się tym faktem, że to, co pokazywane na fotografii, często jest zupełnie różne z tym, co jest w rzeczywistości? Dobre pytanie. Myślę, że pionierzy fotografii nawet w najśmielszych snach nie wyobrażali sobie, jakim narzędziem może ona zostać w przyszłości, do czego może służyć i jakie cele może realizować. Jaką rolę odgrywa fotografia sprzedażowa w dzisiejszym świecie, biznesu grubych ryb? Myślę, że jest to rola kluczowa w wielu przypadkach. Sprzedaż towarów to też sprzedaż towarów poprzez pokazanie tych towarów na użytkowniku, pokazanie tych towarów na pięknym użytkowniku, na użytkowniku towarów, który zmusza do zakupu. I często modele, modelki również są modyfikowani w programach graficznych. Myślę, że każdy zna ten temat, ja nie będę go tłumaczył, dlaczego tak się dzieje, ale młode dziewczyny, patrząc na modelkę z pierwszej strony jakiejś kolorowej gazety, nie zdają sobie sprawy, że jej skóra w rzeczywistości tak nie wygląda. Nie ma akurat aż tak wielkich oczu albo tak mocnej szczęki, tak wyrazistego i podkreślonego, tak wyrazistych, tak podkreślających urodę kości policzkowych i tak dalej, i tak dalej. Rodzi się przy tym dużo problemów, ja o nich już nie będę wspominał. Chciałbym, żeby się trzymać ciągle tej fotografii, zaufania. No i co? I dalej ufamy tym zdjęciom, które pokazują rzeczywistość zupełnie pozmienianą. Ale tak chyba ludzki umysł ma, że przyjmuje wiele kłamstw, wiele modyfikacji, no bo te aspekty dobrej fotografii, to, że jest ona ładna, przyjemna dla oka, to, że przyjemnie się na nią patrzy, że wzbudza emocje, że wzbudza chęci zakupu, no to jest, myślę, oczywiste. Dzisiaj komputery tak podkręcają tę ładność, tę piękność, że staje się ona aż niemożliwa w realnym życiu, ale myślę, że ludzki umysł czuje, że niemożliwe jest możliwe i przyjmuje to jako coś, co istnieje jednak. Że nie odróżniamy za bardzo prawdy od kłamstwa i zdjęcia mogą nas wprowadzać w błąd. Pytanie, jaką rolę odgrywa taka fotografia dzisiaj, w dzisiejszym świecie, jest pytaniem otwartym, ale też bardzo płytkim. Myślę, że ta rola jest ogromna. Myślę, że też jest to wielki problem dla wielu osób. Rodzi się z tego bardzo dużo problemów, nie tylko natury sprzedażowej, ale kulturowej, kulturalnej, bardziej kulturowej. Chcemy być wszyscy ładni, pięknie wyglądać na Instagramie. Ostatnio oglądałem zdjęcia pewnej kobiety, która wszędzie na wakacje zabiera ze sobą te same niebo. Jest to naprawdę niesamowite, jak bardzo my chcemy wierzyć w to, co sami pokazujemy. I dlaczego w ogóle nie interesuje nas prawda? To jest takie pojęcie, które jest trochę zapomniane. Zabrnąłem w takie rejony, w jakie nie chciałem zabrnąć. Trochę to są banały, trochę truizmy. W tej chwili oddalę się z Doliny Rzeki Supraśl i przejdę dalej do testowania kasety na film od Damiana. Pozdrawiam, za chwilkę widzimy się ponownie. We'll be right back.
fotografia jest narzędziem pokazującym prawdę, czy też jest to sztuka oszukiwania wręcz. Można sobie to różnie interpretować. Ja chciałem też podrzucić taką anegdotkę odnośnie fotografii wnętrz, fotografii mieszkań na sprzedaż. Otóż jakieś 9, może nawet 10 lat temu wspólnie, nie wiem czy to było w sumie wspólnie, w każdym razie jakieś 9-10 lat temu fotografując mieszkanie na sprzedaż, zlecający mi te zdjęcie przeprowadził taki eksperyment. Otóż wystawił ogłoszenie o sprzedaży mieszkania. Była to taka nieduża kawalerka do remontu. Wtedy ceny były inne i wystawił tę kawalerkę za 170 tysięcy złotych. No, po czym odzywają się różni ludzie, którzy kupują, coś tam proponują. I odezwały się osoby, które z miejsca dawały 130 tysięcy bez jakiegoś tam specjalnego wnikania w stan mieszkania i już były gotowe kupić. Po czym zrobiliśmy zdjęcia, na których zmieniliśmy kompletnie wystrój tego mieszkania. Pousuwaliśmy stare meble, stare jakieś graty, walające się ubrania itd., itd. Założyliśmy na okno zasłony, czy nawet jedną jakąś tam zasłonkę, kilka jakichś gadżetów. Mieszkanie zostało sfotografowane w taki sposób, że było widać dużą przestrzeń, było widać, że mieszkanie jest jasne, czyste i została ta cena chyba została zostawiona w ogóle bez żadnych zmian. Z tym, że osoby, które dzwoniły, zaczęły dzwonić i proponować, że dadzą od ręki 150 tysięcy. Czyli te zdjęcia były warte około 20 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Niesamowite. Trzeba przyznać, że ludzki umysł ma skłonność do robienia nam różnych psikusów. Ta fotografia, mam wrażenie, tylko pomaga w tym i jest niezłym narzędziem do robienia psikusów. Jesteśmy w stanie uwierzyć w coś, co nie istnieje. Jesteśmy w stanie uwierzyć w wiele innych rzeczy. Pytanie, gdzie jest ta granica tej wiary? Gdzie to się kończy? Kasetę będę testował też bez udziału oka kamery. Za to myślę, że pokażę jakieś zdjęcia, jakie za pomocą tej kasety uda się zrobić. Jak mniemam, nie ma żadnych przesłanek do tego, by sądzić, że ona jest niesprawna, nieszczelna czy cokolwiek innego, więc jestem dobrej myśli, nastawiony pozytywnie i w taki sposób podchodzę do sprawy. Także po prostu w ciemno mówię, że na pewno zobaczycie jakieś zdjęcia z tego aparatu i z tej kasety. Jaką rolę odgrywa zaufanie w ujęciu fotograficznym? Czy należy mieć zaufanie do zdjęć, do fotografii? Czy należy ufać? Myślę, że tak jak na drodze, należy mieć to zaufanie mocno ograniczone, bo nie tylko zdjęcia płatają figle, ale i nasz własny umysł, nasz własny mózg potrafi je spłatać. To była taka luźna myśl, luźna, zagmatwana myśl na dobry początek dnia. No i co? Zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania. Jeżeli ktoś ma chęć, to zapraszam na Podlasie. Zapraszam do obejrzenia tych wszystkich miejsc, w których ja bywam. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej! Często fotografowie dają się robić w bambuko, robiąc te zdjęcia za pół darmo. Sam zresztą tak byłem robiony. Kurwa, nie, nie będę tak mówił. Bez sensu.
Niektórzy naśladują tego Photoshopa i starają się na żywo zrobić sobie... Nie. Sam się często wsłuchuję w siebie i staram się odpowiedzieć na pytanie, czy te rzeczy, czy te... Nie, w ogóle to jest płytkie na maksa.